dzisiaj w Chorzowie płyta z utworami Krzysztofa Komedy, autorskie interpretacje największych hitów tak naprawdę, ale poszerzone o syntezator analogowy. Już tak dużo mamy wydawnictw właśnie z utworami Krzysztofa Komedy, że taki zastanawiałem się, co tutaj by jeszcze można ciekawego dodać. I właśnie muzyka filmowa, to tak naprawdę do niej, do filmów pisał Krzysztof Komeda. Jak dzisiaj też pomyślałem, jakby można było skomponować do filmu, to właśnie taki fortepian poszerzony o kolory elektroniczne. Czegoś takiego jeszcze nie było. Okazało się, że to jest dość trafny wybór, dla mnie też bardzo naturalny, bardzo fajnie mi się w takich nowych okolicznościach koncertuje. Po pandemii, bo mieliśmy taki okres niemożności koncertowania i chciałem zrobić projekt, który w jakiś sposób mnie zbodźcuje, bo ja nigdy nie grałem na syntezatorach i po prostu to była dla mnie nowość i chciałem się jakby dać porwać temu, co usłyszę, co mnie zainspiruje. W zeszłym roku też obroniłem doktorat z wpływu muzyki klasycznej na estetykę improwizacji na przykładzie utworów Krzysztofa Komedy i to były właśnie wersje solowe tylko na fortepian. Także miałem już od kilku lat opracowane takie wersje tylko fortepianowe i wiedziałem, że to jest za mało, żeby zainteresować słuchacza. Ale projekt pojawił się bardzo szybko, tak naprawdę nie było jakiejś pracy takiej przygotowawczej, aranżacji tych utworów właśnie z elektroniką.